Cześć, witam Was serdecznie. Spodobało mi się to, jak Piotrek mówił, że siedzę okrakiem. Dzisiaj to nawet w zasadzie stoję. Ubrałem sobie nawet trampki, żeby mi było wygodnie i elegancko z Wami się spotkać. Bardzo się cieszę i serdecznie Was wszystkich witam. Cieszę się, że po raz drugi możemy się spotkać i niejako zamknąć ten temat, choć zamykać temat technologii i takiego codziennego życia z technologiami to jest trudna sprawa, bo to się wszystko bardzo szybko rozwija i codziennie można mówić o tym dużo. Już włączam materiały i przejdźmy do działania. Dzisiaj chciałbym się z Wami pochylić nad dwoma kolejnymi sprawami, czyli nad kwestią danych i nad kwestią komunikacji, które również są istotne w tym codziennym życiu człowieka w organizacji społecznej. I z drugiej strony, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, to mówiliśmy też o czymś takim jak taki system działania, gdzie tworzymy sobie swoją ramę, swoje takie dobre środowisko, w którym możemy pracować efektywnie. No i tutaj mowa o czasie, mowa o zadaniach, ale z drugiej strony też właśnie i kwestia danych, i kwestia komunikacji w tym systemie powinny się znaleźć. Na pierwsze pojawią się u nas dwie fikcyjne postaci. Jedna to Kasia, druga to Łukasz. To są pracownicy organizacji społecznej, którzy będą dziś reprezentować niektóre tematy, a jeśli chodzi o same założenia, to mam tematy trzy. Po pierwsze, że postaram się wrzucić Wam trochę fajnych rozwiązań, mam nadzieję wartościowych, ale na pewno nie będą to złote tabletki, które przynoszą rozwiązanie każdej sytuacji. Mam nadzieję, że będą to takie porady, które pozwolą małe bóle zneutralizować albo coś poprawić, zdynamizować. Z drugiej strony będą to tematy związane z codzienną pracą i z technologiami, z tymi takimi bazowymi czynnościami, które co dzień mamy. Z trzeciej, a propos naszej rysowanki zeszłym razem, zobaczcie, bardzo wielu z ludzi uczestniczących w ostatnim webinarze mówiło o tym, że systematyczność i opanowanie technologii to są te tematy, które są dla nich istotne, więc ta systemowość działania dzisiaj się pojawi, te ramy działania się pojawią. Z drugiej strony mam nadzieję, że wytłumaczenie mechanizmów, które stoją za technologiami też Wam się przyda i być może pozwoli to łatwiej przeskakiwać pomiędzy różnymi rozwiązaniami. No dobra, ale w takim razie i dobre praktyki, to jeszcze coś ostatniego, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. A teraz idźmy już do przodu. Chciałbym Wam na początek zapytać, z jakich narzędzi korzystacie, jeśli chodzi o komunikację i organizację danych? Być może właśnie jesteśmy w takim gronie, które już żywo się tym interesuje, być może nie, ale doda mi już od razu jakieś rozeznanie, jakieś spojrzenie. Widzę, że pisze Paweł, Agata, super, bardzo Was proszę, napiszcie mi choćby hasłowo, gdzie trzymacie dane, czy czegoś używacie, gdzie się komunikujecie, to da nam trochę rozeznania. Skype, Ojacie, Gadu, Messenger. Teams, Evernote, Nozbe, a to Tatka, to wszystko jasne. Google Docsy, program z... Okej, Messenger. Super. Tak myślałem z jednej strony i cieszę się, że gdzieś nam się te tematy potwierdzają. Więc dzięki i jedźmy dalej. A propos dzisiejszych tematów, wskakujemy w wiedzę, czyli wszystko, co związane z danymi, z dokumentami. I tutaj kwestia dokumentów. Rozmawialiśmy o tym, że kwestia hierarchii tego, jak mamy poukładane pliki, jak one są skatalogowane na dysku, jest niesamowicie istotna, bo czasami to generuje nam dużo czasu, żeby wskakiwać te poszczególne foldery. Śmialiśmy się też trochę z tego, że jeśli ktoś ma pulpit pełen ikon, to może mu sprzyjać, bo niektórzy się w takim środowisku dobrze odnajdują, niektórzy muszą w tym szukać dużo długo, zanim znajdą odpowiedni plik. Dlatego chciałem Was zachęcić i z drugiej strony trochę podsumować i dorzucić trochę informacji dotyczących dysków chmurowych, czyli takich rozwiązań, w których jesteście w stanie przetrzymywać swoje dane na komputerze i wysyłać je automatycznie do chmury obliczeniowej, która z kolei wysyła je na inne komputery, które są również zalogowane. W związku z tym jesteście dzięki temu w stanie po pierwsze zautomatyzować te swoje działania. Jeśli coś wrzucicie w jedno miejsce, jesteście pewni, że bez jakiejś waszej większej atencji i działania pojawią się w innych miejscach, że no właśnie, w momencie, kiedy pojawi się jakaś
katastrofa typu kradzież, zepsucie ten komputera, to te dane gdzieś tam dalej są zbekapowane, że jesteście w stanie łatwo współpracować i to wszystko sprawia, że jesteście szybsi, bardziej efektywni czy szybsze i pracujące zdecydowanie lepiej. I tych dysków chmurowych rozwiązań jest dużo. Takie najbardziej popularne to te, które wam tutaj pokazałem i chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na te wszystkie, ten OneDrive, Dropbox, Google Drive czy Box. Rozwiązania, które z jednej strony są bardzo takie przyjazne dla użytkownika, ale z drugiej strony jak OneDrive, Google Drive czy Box, przyjazne też dla organizacji społecznych, które mogą korzystać z nich albo bezpłatnie, albo dużo taniej. Nie bez kozery dałem Google Drive na środku, bo podejrzewam, że to jest częsty wybór wśród was, czy się nie mylę, no w zasadzie często już się pojawiła ta odpowiedź na czacie. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę tutaj na trzy ważne sprawy, jeśli chodzi o w ogóle użytkowanie plików na dysku, na dyskach chmurowych. Trzy sprawy. Pierwsza taka, to jedno miejsce i to może być dysk Google'owy, to może być jeden folder, jedno miejsce na dysku. Czasami, kiedy jestem na szkoleniach i rozmawiam z uczestnikami, gdzie mają swoje dane, to a to muszę poszukać, a to część mam na pendrive'ie, a część mam na drugim komputerze w domu. Siłą jest wtedy, kiedy ma się wszystko w jednym miejscu i można się w każdym momencie skontaktować ze swoimi danymi. Druga sprawa to proste zasady, czyli takie ułożenie tych wszystkich danych, które pozwoli nam w miarę możliwości jak na najszybszą nawigację i jak najszybsze pokazanie komuś, gdzie jakaś treść się znajduje. I z jednej strony to mogą być takie zasady jak w życiu, czyli jeśli mamy coś związanego z domem, z pracą, z jakimiś zajęciami po pracy, to warto, żeby te wszystkie nasze gałęzie rozchodziły się w miarę możliwości systemowo. I a propos projektów, każdy projekt może mieć dokładnie taką samą strukturę w środku, dzięki czemu jeśli wprowadzicie na przykład nowego wolontariusza w sprawę albo nowego pracownika, to on będzie wiedział, że grafiki są zawsze w grafikach, a dokumenty są zawsze w umowach, w poszczególnych projektach. W związku z tym będzie wam łatwiej i to się na pewno przyda w sytuacji, kiedy czasu jest stosunkowo mało. Inny pomysł to rozwiązanie podobne do tej tablicy kanbanowej, o której mówiliśmy ostatnio, czyli foldery, które dzielą projekty czy zadania na te, które, czy dokumenty, na te, które są w trakcie, które są gotowe i te, które są archiwalne. Być może to jest dobry pomysł dla tych z was, którzy nie chcą przetrzymywać dużej ilości danych na dysku, bo na przykład tego miejsca tam nie mają, albo chcą, żeby gdzieś to archiwum spokojnie sobie jeszcze spoczywało. Jeszcze inny pomysł to dzielenie danych na podstawie listy alfabetycznej. Znam ludzi, którzy tak działają, lubią sobie poskrolować i znaleźć odpowiedni folder w danym miejscu. To też warto rozważyć. Kwestia nazewnictwa jest niesamowicie istotna. Kiedy wchodzi się czasami na dysk i widzi się pierwsze cyferki, literki AAAAA, żeby ten plik wyskakiwał nam do góry, warto się zastanowić całościowo nad tym, jak się nazywa swoje pliki. To na pewno się przyda w sytuacji, kiedy będziecie wyszukiwać. Będziecie wiedzieć, że każda umowa na przykład rozpoczyna się od daty, co od razu ją poukłada systematycznie na dysku. Będziecie wiedzieć, że jak szukać, to na przykład używać polskich znaków albo też ich nie używać. To jest bardzo, bardzo istotna sprawa. I ostatnia rzecz, kopia bezpieczeństwa. Trochę wpisana w kwestię dysków chmurowych, no bo ta kopia, jak powiedziałem, się tworzy nam automatycznie, ale z drugiej strony, no właśnie, my o tych kopiach nie pamiętamy do momentu, kiedy powinniśmy o nich pamiętać, kiedy nagle się robi smutno i źle. I ja się z takimi sytuacjami w życiu już spotkałem, kiedy wyparowała moja duża ilość pracy, coś, czego nie da się odwrócić i tego wam nie życzę, więc warto jest myśleć o tych kopiach i na przykład w swoim programie do zadań wpisać sobie taką kopię bezpieczeństwa na przykład co miesiąc i to zadanie obowiązkowo wykonywać. Jeszcze jedna ważna rzecz, to, że chciałbym was namówić do tego, żeby na samym początku, kiedy wchodzicie w taką strukturę danych, zwłaszcza w zespole, to żeby tą strukturę uporządkować i z perspektywy struktury, ale też z perspektywy tego, jak są rozdzielone uprawnienia. Można pomyśleć o tym tak, żeby ten główny folder był dostępny i do modyfikacji tylko dla administratorów, natomiast te foldery mniejsze, które
dotyczą już konkretnych zespołów, mogą być tylko przez nich modyfikowane. Oczywiście może być tak, że ktoś przypadkowo coś skasuje, że coś się przesunie, zmieni swoją lokalizację. Warto się zabezpieczyć na tego typu rozwiązania, zwłaszcza kiedy współpracujecie z większą ilością ludzi w obrębie dysku. Można spróbować to zorganizować czy na Google Drive, czy na Dropboxie. W zasadzie większość dysków oferuje bardzo rozbudowane funkcje w tym zakresie. Jeśli chcecie, podobnie jak po pierwszym spotkaniu, z chęcią wyślę Wam trochę materiałów, w tym też właśnie taki poradnik, jak poukładać takie dane i nadać im odpowiednie dostępy. Ale a propos dysków, no to z jednej strony mówimy o czymś, z czego korzystacie, co jest Wam bliskie. Patrząc na badania polskiego trzeciego sektora, z przestrzeni dyskowej wspólnej korzysta około 20% organizacji. Z jednej strony to dużo, z drugiej strony niedużo. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy korzystali z nich jak najbardziej pro, tak głęboko i tak naprawdę, żeby to było w porządku i żeby rzeczywiście nam pomagało każdego dnia. Ale chciałbym Wam dorzucić kilka takich innych ciekawych funkcji, które mogą się przydać a propos dysków, z nakierowaniem na dysk Google'owy, o którym piszecie, że używacie. Jedna ważna rzecz, no bo z tymi takimi smaczkami i pomysłami to jest tak, zwłaszcza w technologiach, że one się szybko dezaktualizują i za miesiąc powiecie, to nic ciekawego. W związku z tym starałem się a propos tych trików i tipów wrzucać takie, które będą być może jakimś spojrzeniem też na mechanikę tych aplikacji, a niekoniecznie wskazanie jakiejś najnowszej funkcji, którą właśnie wprowadził Google. Ale kilka fajnych rzeczy. Pierwsza sprawa. Włączcie, jeśli nie macie tego, dokumenty w wersji offline. Można to zrobić w ustawieniach i dzięki temu możecie pracować na dokumentach również, kiedy jesteście poza zasięgiem sieci. Druga rzecz. Dyktowanie. Korzystam z tego bardzo często, kiedy przygotowuję na przykład napisy do filmów. Wtedy wchodzę do Google dokumentu, odpalam dyktowanie i Google automatycznie spisuje całą treść, którą mówię, albo dyktuję sam, dzięki czemu zaoszczędzam bardzo dużo czasu. Jedyny minus, nie ma interpunkcji, ale czasu dużo się dzięki temu można zaoszczędzić. Inny temat, tak zwany OCR. Pewnie znacie programy albo dostępne w sieci, albo na dysku, które szczytują z obrazka tekst. Jeśli otworzycie zdjęcie w Google Docsach, to ten Google automatycznie nam ten tekst przeczyta i spisze jako tekst, więc myślę, że wartościowa funkcja, która jest tuż pod ręką. Jeszcze inny temat, komentarze, które aktualnie niesamowicie nabrały w dokumentach Google'a i które mają swoje linki, które mogą, jak widzicie, być zadaniami. Warto jest pomyśleć o nich jako o takim kontekstowej komunikacji wokół jakiegoś projektu, wokół danego dokumentu. Ekstra sprawa. Udostępnianie czasowe. Można komuś wysłać dokument tak, żeby przez na przykład tydzień, dwa był tylko dostępny, później on znika. Ta ikonka pojawia się, jak się na nią najedzie, ale nie jest widoczna na co dzień. Autozastępowanie. Też fajna funkcja, która pozwala powiedzieć Google'owi, co ma nam wpisać, kiedy wpiszemy jakąś małą frazę. Często się zdarza, że wpisujemy 10 tysięcy razy nazwę swojej fundacji, swojego stowarzyszenia. Może się okazać tak, że to nam przyspieszy i będziemy dzięki temu mieli dodatkowe cenne sekundy. I ostatnia funkcja, którą no właśnie jest bardziej spojrzeniem na tę aplikację niż wyciągnięciem dobrodziejstwa z jakiegoś konkretnego rozwiązania, to pracowanie na makiecie. Jakiś czas temu, nawet w FAO, miałem kontakt z panią, która chciała poprawić swoją stronę internetową. Zrobiliśmy screen tej strony, wrzuciliśmy je do prezentacji Google'a. Następnie dołożyliśmy do poszczególnych elementów, jak widzicie tutaj, kwadraty, prostokąty, do których z kolei mogliśmy dokładać komentarze. I w ten sposób byliśmy w stanie pracować na prezentacji jak na makiecie strony internetowej, co jest trochę nietypowym wykorzystaniem tego narzędzia jako prezentacji, ale bardzo, bardzo wydajny, więc bądźcie otwarci na tego typu tematy. I
coś, co wcale nie jest takie jasne, warto mieć aplikację na komputerze. Oczywiście możemy za każdym razem wrzucać nasze dane tak, żeby lądowały na serwerze poprzez przeglądarkę, ale dopiero wtedy, kiedy przestajemy o tym myśleć, to się dzieje samo, tak naprawdę te dyski nam działają tak, jak trzeba. I ostatnia rzecz związana z danymi, a konkretnie ze zdjęciami, to Google Zdjęcia, Google Photos. Czy ktoś z Was je używa? Jeśli możecie, to napiszcie mi na czacie. Ale patrząc na programy, aplikacje, o Beata tak, Agata nie, to spróbujcie, zwłaszcza jeśli macie telefon z Androidem, choć nie tylko, warto się nad tym zastanowić. Dlaczego? Ponieważ patrząc na różne aplikacje aktualnie do agregowania zdjęć, to właśnie Google Zdjęcia dają Wam możliwość tak naprawdę bez jakiegoś większego wydatku energii budowania archiwum wszystkich zdjęć, które do tej pory zrobiliście. Te zdjęcia, które macie na komórce, są wysyłane do chmury i możecie w aplikacji na przykład je przeglądać lub też przez przeglądarkę internetową. One są tam w mniejszej wielkości, ale nie przeszkadza to przy użytku takim codziennym internetowym. Z drugiej strony, kiedy zginie telefon, te zdjęcia zawsze tam są. Trudno o lepsze rozwiązanie w tym momencie, patrząc na tego typu rodzaj aplikacji, więc serdecznie Wam je polecam jako też sposób na zarządzanie danymi. Mamy tutaj już te dane plikowe. Pójdźmy teraz dalej i zastanówmy się nad czymś, co idzie w stronę notatek, czegoś, co no właśnie nie jest bliskie komunikacji, nie jest bliskie mailom, nie jest bliskie zadaniom, nie jest plikami, ale gdzieś pomiędzy tym wszystkim pojawiają się notatki, które dawno mieliśmy w kalendarzu, które mieliśmy w jakimś notatniku, gdzie pisaliśmy na kartce i one są bardzo istotne. Czasami nie znajdziemy nigdzie indziej tej informacji, jak właśnie na tej naszym świstku kartki, który leży gdzieś tam na biurku i o tym właśnie chciałem z Wami pogadać, bo to mogą być co? Latające listy, inspiracje, bilety, linki, numer konta, dane do faktury, które gdzieś tutaj mamy niedaleko, ale obciążamy nimi swoją głowę. Głowę, która jak ma sobie przypomnieć, no dobrze, to w takim razie ile kosztowało jakiś zakup w zeszłym tygodniu, albo to jaki był numer telefonu tej pani z recepcji, z którą rozmawiałam, to jeśli nie zapisujemy tych rzeczy na bieżąco, trudno nam jest to do tego wrócić i trudno jest nam wyciągnąć tę wiedzę z naszej głowy. Dlatego istnieją aplikacje, które pozwalają nam zapisywać notatki o bardzo różnym formacie i specjalnie się nie zastanawiać, czy jest to plik taki czy taki, ale później z tych informacji bieżąco korzystać. Możemy je zorganizować w folderach, czy to w notatnikach, jakkolwiek by to nazwać. Możemy im dodawać tagi, co daje nam możliwość jeszcze fajniejszego sortowania tych danych, ale z trzeciej strony jesteśmy w stanie bardzo łatwo je wyszukiwać. Czyli jeśli wpiszemy daną frazę, która wiemy, że znajdowała się tam w tej notatce, niekoniecznie w tekście, ale też na zdjęciu, to jesteśmy w stanie ją później znaleźć, bo w tych programach bardzo często są wbudowane takie narzędzia, sztuczna inteligencja trochę, która wyszukuje również w treści zdjęć tekst, który później nam przedstawia, jak widzicie tutaj. To są różne aplikacje. Ja chciałem Wam pokazać tutaj cztery: Evernote, OneNote, Google Keep i Notion. W zasadzie każda z nich jest warta uwagi. Evernote dlatego, że jest prekursorem trochę w tym działaniu. OneNote dlatego, że jest stabilną propozycją od Microsofta. Google Keep od Google'a i jest bliski na przykład tym naszym Gmailom, Google Drive'ie, Google Drive'owi. W związku z tym jesteśmy tutaj w jednym ekosystemie i Notion, który jest takim nowym pomysłem na notowanie, na zadania, coś takim pośrednim środowiskiem, które być może wam się też spodoba. I gdyby miał Wam jakoś powiedzieć, no to co mi to da, to w momencie, kiedy wejdziemy do takiego środowiska głębiej, kiedy rzeczywiście zaczniemy wrzucać dużo informacji takich z notatek codziennych, bliskich, które jeszcze właśnie nie są ani w poczcie, ani w zadaniach, to i wejdziemy głęboko, to jesteśmy w stanie w takim Evernote, w Google Keepie mieć taki swój trochę zewnętrzny mózg.
że będziemy w stanie polegać na tych informacjach, które gdzieś tam są, a które nam już niestety umykają. Z drugiej strony myślę, że dobrym porównaniem dla Evernote'a, czy Google Keep'a, czy OneNote'a może być taki po prostu personalny CRM. Zwykle używamy tego typu narzędzi jak CRM-y po to, żeby zbierać informacje o klientach, o darczyńcach, o wolontariuszach. W tej sytuacji zbieramy informacje o sobie i o swoim otoczeniu i to naprawdę, naprawdę się przydaje. Gdyby, no właśnie, szukać jakichś praktycznych zastosowań, to mam dla Was kilka przykładów, tipów, które mogą się przydać gdzieś w pracy z narzędziami do notowania. I zobaczmy, jakie to mogą być. Po pierwsze, szablony. Często zdarza się tak, że robimy coś powtarzalnie, że piąty raz piszemy notatkę ze spotkania, że rozpoczynamy jakiś projekt, w którym musimy wypisać podstawowe informacje, założenia, jakieś zagrożenia, które się pojawiają, piszemy posta na bloga. Taki szablon w Evernote czy w jakimś innym programie do notowania może być dla nas taką kalką, którą jesteśmy w stanie wykorzystywać i dzięki temu pracować systemowo i pracować wydajniej. Z drugiej strony struktura. Warto, żeby ta nasza struktura notatek odpowiadała temu, co się dzieje w naszym życiu. Dzięki temu będzie to bardziej elastyczne do wykorzystania na co dzień. Mignął mi już tutaj ten notatnik inbox, o którym mówiliśmy przy okazji wydarzeń, ale też i zadań. To jest taki notatnik, do którego wrzucamy coś nie za bardzo myśląc o tym więcej, coś, gdzie przetrzymujemy te nasze najważniejsze pierwsze informacje, ale co miejsce, do którego opróżniamy naszą głowę. Kolejny temat, foldery i tagi. Tagi to jest w ogóle coś niesamowicie mocnego. Pozwala nam wyciągnąć informacje o bardzo różnych charakterach. Dajmy na to, że wyciągniecie sobie notatkę, która ma tag spotkanie i tag danego projektu. Dzięki temu jesteście w stanie wyciągnąć wszystkie spotkania danego projektu, ale też możecie wyciągnąć spotkania z innego projektu albo spotkania w danym mieście albo spotkania z kimś. Wszystko zależy od układu tagów, ale wyciągając te sznureczki do góry jesteście bardzo, bardzo mocarnymi wyszukiwarkami wśród swoich notatników. W związku z tym warto postawić na tagi. Foldery są mniej elastyczne w tym zakresie. Warto tworzyć dużo notatek i wyszukiwać w nich bardzo, bardzo elastycznie właśnie ze względu na te tematy. Nie bać się nowych treści, niech wrzucajmy ich jak najwięcej, zapamiętujmy dzięki temu jak najwięcej. Zdjęcia. Róbmy zdjęcia właśnie ze względu na to odczytywanie zdjęć. Starej notatce, staremu jakiemuś zapiskowi na biurku. I dokumentacja procesów. To ważne. Jeśli macie kontakt z kimś, kiedy robicie jakiś projekt, warto prowadzić notatki jako pewnego rodzaju takie miejsce referencji poszczególnych etapów. Tu rozmawiałem z tą osobą, do tej pani jest taki telefon, ona powiedziała to. To niesamowicie się przydaje, kiedy trzeba później takie dane komuś przekazać. Jedźmy dalej. Wiedza, a konkretnie mapy myśli. To jest również środowisko, w którym można sobie pomóc technologiami i często zdarza się tak, że mamy jakieś grupy pomysłów, ja jedną, ktoś drugą. Fajnie jest się móc gdzieś spotkać. Stąd też propozycja dwóch narzędzi, które właśnie operują na takim modelu, w którym można na tablicy poukładać bardzo frywolny, wręcz można powiedzieć, wyluzowany, delikatny, spontaniczny sposób swoje pomysły i jakieś powiązania, dzięki czemu jesteśmy w stanie zbudować jakąś całość, jakiś projekt, coś opracować i na dodatek w tym kontekście się ze sobą komunikować, czyli skomentować kogoś pomysł, powiedzieć, a to mi się kojarzy z tym, a to przesunąłbym, czy przesunęłabym tutaj. To niesamowicie elastyczne rozwiązanie i tutaj polecam Wam dwa konkretnie, a szczególnie Miro, które wcześniej nazywało się Real Time Board, co bardzo obrazowo pokazuje ten trend i to narzędzie. Wygląda to w praktyce tak, że na wielkiej tablicy jesteście w stanie dokładać kreski, koła, jakieś obszary robocze, ale też takie sticky notes, o których rozmawialiśmy ostatnio, przyklejane karteczki,
Więc mamy z jednej strony takie trochę iluzja myślenia na kartce, tego, że przenieśliśmy swoje biurko w wirtualną rzeczywistość, ale z drugiej strony mamy coś, czego trudno osiągnąć w tabelce, czyli taka nieskrępowana wymiana pomysłów, dokładanie kolejnej kolumny, poukładanie czegoś inaczej niż do góry i na dół nie sprawia żadnego problemu. I to nawet przykład bardzo mi bliski, kiedy ja o czymś myślę, to właśnie zazwyczaj otwieram taki arkusz. Mam kolegę bardzo dobrego, który kiedy myśli o czymś nowym, to właśnie chciałbym mieć przed sobą taką przestrzeń. Więc warto jest pomyśleć o rodzajach narzędzi i dostosować je do różnych członków zespołu. Być może komuś łatwiej będzie się myślało na takiej tablicy, bo gdzieś jego umysł lepiej odbiera tego typu przestrzeń. Jedźmy dalej i wejdźmy w temat wiedzy, ale już z perspektywy czytania, dowiadywania się, uczenia się i archiwizacji tej wiedzy. Troszkę dalej od pomysłów, troszkę dalej od notatek, a bardziej w stronę merytorycznej wiedzy, artykułów, postów blogowych, jakichś materiałów, z których się chcemy do czegoś więcej dowiedzieć. I tutaj sprawy chciałem podjąć z dwóch perspektyw. Pierwsza to kwestia monitorowania takich źródeł informacji. Nie wiem, czy coś takiego robicie, czy nie, czy czytacie wiele blogów, czy portali, ale jeśli tak jest, to jeśli wymyślimy sobie, że takich miejsc jest na przykład 5 czy 6, wtedy teoretycznie każdego dnia możemy otworzyć przeglądarkę, wpisać te 5 adresów i zbierać informacje, które się na nich pojawiają, otworzyć sobie w każdej zakładce nową stronę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tych danych jest więcej, kiedy nagle zaczynamy się rozwijać i chcemy monitorować 10 blogów, 5 portali i jeszcze jakąś inną stronę, na której co jakiś czas pojawiają się fajne materiały. Wtedy z pomocą może przyjść Wam RSS, czyli narzędzie, które jest stosunkowo stare, ale które nadal jest bardzo cenione i które może przydać się w czym? No właśnie w tym, że te poszczególne treści, ono Wam złączy w jedną całość, czyli pozwoli Wam na jednej stronie przeczytać wszystkie te kanały RSS, czyli wszystkie nowe treści na Waszych ulubionych stronach. Takim narzędziem, które działa na tej zasadzie, zbiera kanały RSS z poszczególnych stron, jest Feedly. Myślałem o pokazaniu Wam alternatyw, ale to chyba jest najbardziej uniwersalne i najbardziej takie elastyczne i przyjazne dla użytkownika narzędzie, które właśnie może być dla Was takim agregatorem wiedzy. Ja kiedy wchodzę na Feedly i widzę na przykład, że mam 200 nowych artykułów, to z jednej strony myślę, ojej, ale z drugiej strony, gdybym miał wejść na te 200 stron, żeby zobaczyć artykuły, myślę, że to by nie było po prostu już możliwe. Więc Feedly może stanowić dla Was bazę wiedzy, taki pępek świata w internetach, miejsca, na które chcecie patrzeć. I drugi temat, który jest związany z tym, że już tę wiedzę dostaniemy, to jest jak tą wiedzę później czytać, jak wybierać te materiały, które są dla nas istotne i które chcemy gdzieś tam przenieść do swojej głowy jak najszybciej. I tutaj chciałbym Wam pokazać dwa rozwiązania. Pierwsze, pewnie bardzo bliskie Was, to jest Facebook. I być może część z Was stwierdza, że jeśli na Facebooku takie narzędzie istnieje, to po co szukać następnych? I to jest bardzo dobry tok rozumowania. Na Facebooku jest takie narzędzie jak Zapisz Post. Nie wiem, czy ktoś z Was skorzystał z tego. Jeśli możecie, to napiszcie mi, żebym się dowiedział. Jeśli tak, Angelika, Agata, okej, okay. No to w takim razie kolejne pytanie, czy jeśli już zapisałeś takie posty, to czy później do nich wracałeś, czy wiedziałeś, gdzie tego przez cały czas Tadek używa, super, a czy w takim razie codziennie, super, i wskakujecie później do zapisanych, jest okej, okay, rzadko, Super. No to jest, powiem Wam, Facebook stara się zagospodarować bardzo różne przestrzenie. Ta jest dość taka nietypowa dla niego z perspektywy portalu, który łączy nas ze znajomymi, ale jak najbardziej warto z niej skorzystać, tym bardziej, że ona na przestrzeni ostatniego roku, półtorej, bardzo mocno się rozwinęła i z prostej listy rzeczy do przeczytania później
możemy poukładać je w poszczególne kategorie, pokatalogować. Szkoda, że nie zawsze działa. Czasami można zrobić tylko link z posta. Mhm. No to być może coś wam do tego tematu dołożę, bo zobaczcie, możecie wejść do tej listy zapisanych na dwa sposoby. Albo klikając w zapisane po lewej stronie w menu, albo wchodząc na stronę facebook.com/saved. Ale jest jeszcze jedno narzędzie, być może wam to pomoże, jeśli myślicie o właśnie trzymaniu się tego systemu. To jest rozszerzenie do przeglądarki. Tu mam akurat wersję z Chroma, do Mozilla również jest. Jest to właśnie taki przycisk Save to Facebook. Więc już wtedy, niezależnie od tego, czy jesteście na Facebooku, ale może też na innej stronie, jesteście w stanie nadal agregować te treści, które chcecie przeczytać później wewnątrz Facebooka. Myślę, że warto skorzystać, jeśli nie korzystaliście do tej pory i zapisywaliście treści tylko i wyłącznie z perspektywy newsfeedu. Ale to jakby jest jedno rozwiązanie. Jest jeszcze drugie. W zasadzie pierwsze, patrząc na specyfikę i na doprecyzowanie tego mechanizmu do fajne, Pocket kocham, Pocket lepszy. No właśnie, no bo każdy powinien się w czymś specjalizować. Facebook specjalizuje się, jak widzicie, w przeróżnych rzeczach. Pocket zajmuje się tylko i wyłącznie przechowywaniem dla nas treści do przeczytania na później. Cieszę się, że też lubicie. Mam nadzieję, że coś jeszcze do tego tematu Pocketa dorzucimy. A jeśli nie do Pocketa, to do Instapapera, który tak naprawdę jest prekursorem tematu czytania na później. I można dalej taką aplikację znaleźć i używać, jeśli na przykład Pocket nie przypadnie wam do gustu. Pocket również ma przeglądarkowe rozszerzenia, które pozwalają zatrzymywać treści na takim katalogu rzeczy do przeczytania później. I to, co jest fajne w tym rozwiązaniu, to, że tak, oczywiście poprzez chmurę możemy czytać je później na jednym czy drugim komputerze, ale jeśli ściągniemy je na komórkę, to możemy jechać w tunelu bez dostępu do sieci i czytać materiały, które wcześniej sobie wybraliśmy w ten bardzo prosty sposób poprzez kliknięcie w przeglądarce. To, co chciałbym wam dorzucić jako jakieś pomysły do Pocketa, które widzę, lubicie podobnie jak ja, to trzy rzeczy chyba, trzy, zaraz zobaczymy. Pierwsza to kwestia artykułów, które można słuchać. Ja przyznaję szczerze, że ta funkcja bardzo mi przypadła do gustu i często bywa tak, że wkładam słuchawki do uszu, idę, klikam na symbol podobny jak i tutaj, czyli słuchawek i odtwarzam poszczególne artykuły, często dużo, dużo szybciej niż normalnie. Dzięki temu jestem w stanie przeczytać bardzo dużo, dużo treści i obrobić jakby to, co sobie wcześniej do Pocketa napcham. Bardzo, bardzo przydatna funkcja, idzie trochę w stronę podcastowego środowiska, które teraz nam się też w Polsce rozrasta. Druga sprawa to kwestia dopracowania skrótów i gestów, które są niesamowicie istotne z perspektywy szybkiego obrabiania tych informacji. Skróty na przykład Feedly to niesamowicie istotna sprawa przy przeglądaniu treści. Podobnie w komórce, kiedy na przykład czytacie coś w Feedly i połączycie Feedly z Pocketem, to klikając na jakiś materiał i przytrzymując dużym palcem, ten materiał od razu przelatuje wam do Pocketa. W związku z tym oszczędność w takiej codziennej pracy jest bardzo, bardzo duża. Dajcie sobie na przykład taki przykład, że na przykład, to zawsze się boję, żebym coś takiego nie powiedział, a mówię często. Pomyślcie sobie o takiej sytuacji, kiedy przeglądacie Feedly, czyli wasze najbardziej ulubione blogi i widzicie kilka materiałów, które no właśnie, już wybraliście jako te do przeczytania na później, ale niekoniecznie możecie je czytać teraz, siedząc w tramwaju i zaraz wyskakując do pracy. Wystarczy, że tapnięcie palcem, przytrzymacie trochę i one sobie od razu przeskoczą do Pocketa. Jedną część pracy zrobiliście, przesortowaliście, zostało wam tylko to przyjemniejsze, czyli czytanie. I no właśnie, tu wybiegłem trochę tą myśl przejścia w stronę Pocketa. Warto je ze sobą łączyć i to jest taki dobry tandem, też dlatego wam o nich opowiadam. I tu przykład Kasi, która właśnie wykorzystuje ten czas na z jednej strony taki research i prasówkę, z drugiej strony na te małe momenty takie, które się nam zdarzają w trakcie dnia i człowiek sobie myśli, kurczę, tu 5 minut, tam 5 minut, być może będziecie w stanie ich wykorzystać przyjemniej, pożyteczniej, sympatyczniej dzięki tego typu aplikacjom.
Ale jedźmy dalej, bo mowa też o wiedzy, to mowa też o hasłach, które gdzieś są istotnym elementem tego ekosystemu, więc w kilku słowach dosłownie chciałbym się tym hasłom też przyjrzeć razem z wami. Pewnie podobnie jak i Kasia tutaj, macie swoje hasło do poczty, bankowości, mediów społecznościowych i jakichś narzędzi i byłoby to całkiem spokojnie, bo to są tylko cztery miejsca, natomiast podejrzewam, że podobnie jak i Kasia macie kolejną pocztę, kolejną jakąś bankowość, jakieś inne media społecznościowe, czy ktoś z was lubi wymyślanie haseł, czy to jest dla niego zło konieczne, tworzenie nowego profilu. Napiszcie, czy to jest, no właśnie, jest to kłopot, jest to trudne, zwłaszcza kiedy i słusznie platformy wymuszają na nas zmiany haseł, proszą, żebyśmy użyli hasła innego niż wcześniej. Mamy takie główne dwa problemy z tym. Po pierwsze, wiele z nas tworzy proste hasła, bardzo łatwe do złamania. Z drugiej strony bardzo wielu i wiele z nas używa je wszędzie, czyli stworzę sobie jedno hasło, potem wrzucę je do poczty, na Facebooka i być może jeszcze gdzieś indziej. Jak widzicie, przestrzeń internetowa nowych technologii jest również teraz już coraz bardziej podatna na kwestie bezpieczeństwa, na kwestie jakiejś przemocy związanej właśnie z wtargnięciem na nasze terytorium. Dlatego ważne są te hasła i chciałbym wam zaproponować używanie czy wzięcie pod uwagę programów, które pomagają nam w tym zarządzaniu tymi hasłami. I wygląda to tak, że macie jedno bardzo mocne hasło, trudne hasło, to jak na przykład tutaj, i w momencie, kiedy wy to jedno trudne hasło wpisujecie, jesteście wtedy w stanie otworzyć, to trudne hasło może wyglądać na przykład tak, czyli takie jedno zachować, zapisać. Być może jesteśmy w stanie, możemy sobie wymyślić też inną opcję i zaraz wam jakieś pokażę. W momencie, kiedy to jedno hasło wpisujemy, dostajemy się do wszystkich naszych haseł, które automatycznie są wpisywane w daną dziurkę. Tego typu aplikacje w związku z tym są dostępne dla nas wszędzie. Możemy je używać na komputerze, na komórce i wpisując to jedno hasło, otwieramy swoje jakby archiwum hasłowe, w którym znajdują się hasła trudne, których nie musimy pamiętać, do różnych platform. Pokazując wam jakieś przykłady, myślę, że OnePassword i LastPass to są takie najlepsze aktualnie na rynku i warto się nad nimi zastanowić, żeby właśnie w tą higienę hasłową wejść tak bardzo elegancko i dobrze. Ale a propos haseł, to nie zawsze tak musi być, że musimy mieć aplikację, żeby dobrze działać z hasłami. Tu kilka wskazówek. Po pierwsze, nie spoczywajmy na laurach i tworzmy coś dłuższego niż 5 znaków. Używajmy różnych symboli. Nie używajmy słów ze słownika, jeśli to oczywiście możliwe. I nie zamieniajmy w sposób bardzo oczywisty niektórych słów. No to teraz krótki przykład w ramach trików i tipów. Po pierwsze, nie stosujemy takich haseł, które są tylko źródłem śmiechów co roku, ale dwa pomysły na inne hasła. Po pierwsze, piosenka. Pewnie znacie Sławomira i Miłość w Zakopanem. Ja bardzo dobrze, moje córki ostatnio męczą mnie tą piosenką dość konsekwentnie. Więc jeśli weźmiemy takiego Sławomira na warsztat i chcielibyśmy stworzyć hasło, które będzie z jednej strony, no jak widzicie, pewnie łatwo zapamiętywalne, z drugiej strony trudne, to zobaczcie, to może być Sławomir Miłość w Zakopanym, czyli MWZ. To może być tak, że zmienimy poszczególne litery na cyfry, które nam się gdzieś kojarzą, ale dodatkowo wprowadzimy jeszcze zamiast M większe i trójkę, żebyśmy mieli znaki specjalne i kreskę czy pauzę pomiędzy Sławomirem a nazwą piosenki. I dzięki temu pewnie już nikt, kto nie słuchał nas dzisiaj, nie wiedziałby, że chodzi o Sławomira i Miłość w Zakopanem. My za to wiemy i to może być nasze mocne hasło. Z drugiej strony jeszcze jeden pomysł. Mamy tego Sławomira i Miłość w Zakopanym jako nasz rdzeń. Możemy do tego rdzenia dokładać inne końcówki w zależności od tego, w jakim miejscu się znajdziemy. I zobaczcie, dzięki temu mamy to, o czym mówiłem. Z jednej strony mocne hasło, z drugiej strony inne hasło do każdego. A propos komunikacji, chciałbym teraz prosić Piotrka o to, żeby nam dał tablicę do rysowania na chwilę przed nas, bo chciałbym was o coś zapytać.
pytanie, jakie jest, każdy widzi. Proszę was, zaznaczcie na tablicy te miejsca, czy te tematy, którymi w trakcie dnia zajmujecie się najwięcej. Tyle mailujecie? Najwięcej mamy na mailach, szukaniu informacji, obróbce informacji tak naprawdę na tą chwilę. Administracja też się pojawia. Oczywiście można by było ze sobą połączyć te hasła, ale dzięki za rozłożenie akcentów intuicyjnie w poszczególnych miejscach. Jesteście szczęśliwymi ludźmi, że macie mało spotkań, bo rzeczywiście one z perspektywy produktywności zajmują dość dużo czasu i nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Dziękuję wam bardzo za te kropki i za akcentowanie tych tematów, które są dla was ważne. I cieszę się trochę, bo chyba też trochę, chyba dobrze was gdzieś tam przewidziałem i określiłem. Ten trójkąt pomiędzy e-mailami, szukaniem informacji, obróbką informacji, pracą w zespole, to jest chyba też dobry trójkąt, kiedy myślimy właśnie o komunikacji i o tych mailach i o komunikatorach, o których chciałem wam powiedzieć w następnej części webinaru. I jedźmy dalej. No właśnie, skoro wy tak piszecie, że wy większość czasu spędzacie pisząc maile w trakcie pracy, no to jest chyba trochę tak, że my w tych skrzynkach mailowych żyjemy. No i z jednej strony fajnie, no bo super jest dostać od kogoś odpowiedź zaraz po tym, jak się do niego napisze, ale z drugiej strony przecież mail wcale do tego nie służy, żeby dostać odpowiedź zaraz, jak się do kogoś pisze. Więc moglibyśmy się zastanowić, czy to tak właśnie powinniśmy cały czas żyć w swojej skrzynce mailowej, a z drugiej strony, czy to, co mamy w tej swojej skrzynce mailowej, to jest rzeczywiście to, na co my chcemy cały czas patrzeć, skoro patrzymy. Być może jest tak, że ten mail i skrzynka jest dla nas takim nieustannie otwartym archiwum, które, no zobaczcie, nie tylko przynosi nam dobrodziejstwo w postaci informacji, ale też jak ktoś otwiera taką skrzynkę z setkami maili, dziesiątkami maili przed sobą co rano, to raczej nie ma poczucia, że jest na bieżąco, ale raczej, że wchodzi znowu w jakiś gąszcz informacji. Dawniej było tak, nie wiem jak wy to czujecie, ale ja to pamiętam jeszcze doskonale, że jak zakładałem swoją pierwszą skrzynkę na Gmailu właśnie, to myślałem, jejku, piszcie do mnie, piszcie, niech te konwersacje się piętrzą, niech będą odpowiedzi, bo ja bym już chciał, żeby to zobaczyć, żeby to wszystko wykorzystać. A w tym momencie przyznaję szczerze, że bardziej patrzę na to z perspektywy jakiegoś takiego murka, żeby tych maili za dużo nie przychodziło, żebym ja panował nad tym, co do mnie przychodzi i z czym ja się muszę borykać. I to, do czego was chciałem dzisiaj spróbować zachęcić, to żeby spróbować patrzeć na swoją skrzynkę mailową z perspektywy, no właśnie, skrzynki, a na maila z perspektywy maila, czyli czegoś, co przekazuje informacje i tyle. My w tych skrzynkach mamy kalendarz, mamy zadania, mamy wszystko, a tak naprawdę to jest coś, z czego po prostu wyciągamy informacje, wkładamy w inne miejsce i bierzemy się dalej za pracę. Tutaj trochę łączy się nam ta koncepcja maili z getting things done, koncepcją zarządzania zadaniami, o której mówiliśmy w pierwszej części webinarów. I ona się ziszcza w tym, że w momencie, kiedy zespolimy te dwa środowiska i mamy takiego maila, który do nas przychodzi, to warto zadać mu kilka pytań. Po pierwsze, czy ja go czasem nie mogę wyrzucić? Tak po prostu, od razu. Czy on jest do mnie? Bo być może nie, to ja go od razu prześlę albo deleguję, jeśli mam komu. Jeśli jest do mnie, no to dobra, to w takim razie ja mogę na niego odpowiedzieć, jeśli wymaga tylko odpowiedzi. Jeśli wymaga czegoś więcej, wtedy staje się niejako zadaniem, które odkładam na jakąś przyszłość w czasie, kiedy będę go robił, lub też jeśli jest to zadanie, które wymaga ode mnie mniej niż 2 minut, wtedy wykonuję je od razu i wysyłam tego maila. Potem moja skrzynka po prostu jest pusta. I stąd właśnie inbox zero, o którym mowa. I niezależnie od tego, czy używacie Gmaila, Outlooka, Apple'owego maila, czy jakiegokolwiek innego środowiska mailowego, to może się tam sprawdzić. I z jednej strony możemy używać tego programu z przeglądarki, z drugiej strony z programu pocztowego. To mnie bardzo ciekawi, więc napiszcie mi w międzyczasie program pocztowy czy przeglądarka, żebym zobaczył, gdzie pracujecie na co dzień.
Pytam o to nie bez kozery, bo z jednej strony możliwości, jakie daje przeglądarka i interfejsy są ogromne, z drugiej strony są ludzie, którzy lubią współpracę z programem, żywym programem na dysku, który na przykład działa bez internetu i można te maile naprodukować, a później wysłać. Przeglądarka, program przy... Zastanawiałem się nad tym i rzeczywiście oba środowiska są warte rozważenia. Mnie jest bliżej do tego programowego, właśnie ze względu na, co, na możliwość pracy offline, bez konieczności kontaktu z internetem. I patrząc w ogóle na samo podejście do tych maili, do sortowania informacji, to z jednej strony mamy ludzi, którzy mówią, wrzucajmy foldery, etykiety, zakładki, z drugiej strony można pomyśleć o tym, że skoro mamy dobrą wyszukiwarkę i możemy zawsze wcisnąć Ctrl F, to dlaczego nie mieć tylko inboxa i wszystkiego, co jest w archiwum? Dwa różne podejścia, pewnie można znaleźć też wiele opcji pośrodku. Ale zastanówcie się nad tym, do czego wam jest bliżej, jak usystematyzować te swoje treści. Być może wcale nie musi mieć folderu dla każdego pracownika albo dla każdego projektu, żeby znaleźć jakąś daną treść. Lub też może być to przydatne. Jakieś przykłady i dobre rady? Skoro apeluję, żebyśmy nie żyli w skrzynce cały dzień, to wskakujmy do niej na przykład na ustalone 4 razy dziennie i odpowiadajmy na co trzeba. Piszmy krótko, ale odpowiadajmy, a nie zostawiajmy maili bez odpowiedzi i czekajmy, aż będziemy mieli mnóstwo czasu na ogromną i opasłą odpowiedź. Korzystajmy z szablonów odpowiedzi. Znajdziecie je w Gmailu chociażby i usprawniajmy tą swoją pracę. Ile razy odpisujemy na maila, który jest podobny jak 10, które były wcześniej. Możemy porządkować swoją skrzynkę, na przykład dodając jakieś elementy, tak jak tutaj, plus... Po plusie w Gmailu można dopisać jakąkolwiek frazę, która pozwoli nam później filtrować dane maile, które przychodzą na ten adres. To dalej jest wasz adres, ale z perspektywy skrzynki inny adres, który pozwala się włożyć w jakiś folder, jakąś etykietę. Używajmy rozszerzeń. Tutaj najbardziej bym chciał zwrócić uwagę na Dropboxa, który pozwala nam zachowywać bezpośrednio z Gmaila jakieś załączniki w naszym dysku. To a propos e-maili. Skoczmy jeszcze na chwilę na koniec z webinaru w stronę komunikacji, bo jak powiedzieliście, że mailujecie dużo, że współpracujecie z ludźmi dużo, że przygotowujecie i szukacie materiałów dużo, to zobaczcie, że to jest styk komunikacji, informacji i różnych miejsc, pomiędzy którymi musicie albo chcecie kluczyć. Więc jeśli by szukać jakiegoś pomysłu na komunikację i połączenie tych wszystkich elementów, to nam się przydarzyło jakiś czas temu i być może i wykorzystacie, a jeśli korzystacie, to wam w tym pomogę, a jak nie korzystacie, to może skorzystacie. Zauważcie, że piszecie o Messengerze, że używacie go, pewnie dlatego, że to jest sprawne miejsce do komunikacji. Mamy grupy na Facebooku, które pozwalają nam komunikować się kontekstowo w jakimś temacie. Mamy Skype'a, które nam pozwala czatować też albo rozmawiać głosowo czy wideo. I z tego takiego połączenia tych najlepszych elementów w komunikatorach do tej pory wyskoczył parę lat temu Slack jako takie narzędzie, czat grupowy, który pozwala nam realizować sprawnie komunikację w zespole. I ten Slack świetnie sobie radzi, na tyle świetnie, że stał się inspiracją dla różnych aplikacji. Wygląda prosto. Po lewej stronie mamy kanały tematyczne albo rozmowy z ludźmi. Po prawej stronie rozmawiamy z nimi. Powiecie, no dobra, po co nam to mówisz? No z jednej strony wydaje mi się to bardzo proste i ten z drugiej strony jest jakiś fenomen w tym prostym rozwiązaniu, który zakotwiczył w tak wielu zespołach i dalej się rozwija. Mamy Slacka, ale od Slacka powstał Google Chat, powstał Microsoft Teams tylko dlatego, że duzi giganci postanowili konkurować i zagospodarować też ten kawałek ogródka, ale powstał też Facebook Workplace, który jest również takim miejscem do komunikacji w zespole, które gorąco wam polecam. Podobnie jak Microsoft Teams czy Google Chat, które trzy są dla organizacji społecznych bezpłatne, ale z tym
z tą różnicą, że o ile Microsoft Teams i Google Chat są podobne do Slacka, o tyle Workplace od Facebooka jest po prostu Facebookiem. I był tym Facebookiem przez ostatnich chyba rok czy półtora. Korzystałem z tego programu i on wygląda dokładnie jak Facebook, czyli z jednej strony daje nam dobrodziejstwo wszystkich narzędzi Facebooka, które już większość z nas lub naszych pracowników zna, ale z drugiej strony daje nam tą szansę, żeby się odizolować od Facebooka, żeby się zająć pracą. I używałem ze swoim zespołem tego Workplace'a przez jakiś czas i to jest naprawdę fajne narzędzie, ale problem z nim był taki, że ono było zbyt skomplikowane do robienia roboty na szybko, tak samo jak Facebook jest bardzo wielowątkowy. I ostatnio dostałem informację od Facebooka właśnie, że Workplace będzie zmieniany właśnie w kierunku Slacka. Stąd też tak moja może przydługa dygresja o tym, że ten układ czatu z kanałami tematycznymi jest niesamowicie wydajny i wciąż nawet najwięksi się do niego przekonują i was również do tego przekonuje. Stąd też ten Workplace zrobi się nam taki jak Slack lada moment, więc być może warto to rozważyć. A propos, jak podejść do takich narzędzi komunikacji? Myślę, że warto wziąć dwie rzeczy pod uwagę. Pierwsza to struktura organizacji, czyli spróbować odtworzyć w Slacku, w Workplace'ie czy w Google Chacie strukturę, którą macie już w swoich zespołach, tak żeby każdy, kto przyjdzie, spotkał się w danym kanale ze swoim kolegą, koleżanką z danej komórki, albo żeby zarząd się spotkał z zarządem. Druga opcja to struktura oparta na projektach, czyli niech ludzie, którzy spotykają się w danych tematach, spotkają się również w grupach czy w kanałach, gdzie na co dzień współpracują. Być może prosta sprawa, ale w momencie, kiedy mamy jeden kanał i wszyscy do niego wchodzą, to nie różni się to niczym innym od maila. W momencie, kiedy mamy tych kanałów więcej i każdy znajdzie dla siebie swoje poletko, jesteśmy w stanie rozczłonkować komunikację i sprawić, że ona będzie dużo, dużo bardziej wydajna. I a propos jakichś przykładów, pomysłów na to, żeby to się mogło zdarzyć. Pierwsza to kwestia wątków, które powoli nam na przykład już skoczyły jakiś czas temu na Messengera, pewnie je zauważyliście, ale dalej nie jest wydajna sprawa, bo te wątki się przeplatają nieustannie. W takich narzędziach jak te czaty grupowe, te wątki niesamowicie nam pomagają w danych kanałach jeszcze rozczłonkować komunikację. Warto z nich korzystać, być ich świadomym. Druga sprawa, powiadomienia. Jednej cieszymy się, że może nam zadzwonić wszystko, z drugiej strony powinniśmy być bardzo tutaj ostrożni i rozdawać tę możliwość powiadomienia tylko w najważniejszych momentach, tak żeby to wejście do aplikacji nie było dla nas strasznym momentem nagromadzenia się wszelkich dzwoneczków i etykiet, ale było tylko wtedy potrzebne w danym miejscu, kiedy rzeczywiście chodzi o nas i chodzi o naszą sprawę. Integracje, niesamowicie fajna sprawa, jeśli chodzi o te narzędzia. W Slacku świetnie współpracuje na przykład Brand24, który przynosi informacje z wyszukiwań w sieci bezpośrednio do danego kanału, ale jak widzicie są tutaj też inne logotypy aplikacji, jest ich naprawdę mnóstwo, które integrują się z czatami. Sam Google Chat jest jedną większą integracją z wszystkim, co w Google siedzi, więc jest świetną alternatywą dla komunikacji w ramach zespołu, zwłaszcza takiego, który używa Google for Nonprofits, czyli ma te swoje dane, pocztę, kalendarze umieszczone właśnie w tej usłudze. I rozgoszczenie się jest też istotne. Jeśli ludzie czują się w jakimś miejscu dobrze, to pewnie będą chcieli do niego wracać. I można to zrobić na przeróżne sposoby. Poprzez zmianę kolorów odpowiadających naszej organizacji, poprzez dołożenie jakichś specjalnych emotikon, poprzez dołożenie logo. W Workplace'ie na przykład Facebooka można zastąpić logo Workplace'a, czyli to miejsce, gdzie zawsze widzicie Facebooka, tam może się pojawić wasz logotyp. To jest, powiem wam szczerze, jednak niby mała rzecz, ale jednak taka nobilitująca i radosna, kiedy człowiek wchodzi w takie miejsce, taką przestrzeń i widzi, że to jest jego, to jest coś, co należy do jego organizacji i on tam może pracować. Przykład, mamy taką koleżankę u siebie w stowarzyszeniu, do którego należy, która bardzo często mówi turbo. Stworzyliśmy jej taką emotikonę z turbówki, żeby dodać animuszów w tej codziennej pracy.
inne przykłady ikon, to logo stowarzyszenia, czy ten pan pchający wózek, to jest a propos tego, że ja często mówię, to jedziemy z koksem. I to są takie małe rzeczy, jak widzicie, które są związane z kulturą organizacyjną i które pomagają w codziennej pracy i pokazują tą empatyczną stronę i wzajemnie pracownikom, i pozwalają, żeby komunikacja była, no właśnie, bliższa ludziom. I przykład od Kasi, a propos łączenia ludzi na Slacku. Rzeczywiście mam wiele tych Slacków podpiętych i one działają bardzo wydajnie w ludziach, wśród grup ludzi, którzy pracują w rozproszeniu. Można też jako oddać pracownikom albo wolontariuszom workplace'a Facebooka, który będzie pewnie dla nich środowiskiem, w którym się odnajdą i w którym będą mogli rozwijać nasze działania. To jest wszystko. 13:00. Ja bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem tu być po raz kolejny.